Dzisiejszym tematem będzie kolejny aspekt, który poprawia sen. Będzie to kołdra obciążeniowa, kołdra sensoryczna, czyli kołdra, która jest po prostu ciężka, która jest o dużej masie. Ten temat już poruszałem w newsletterze, do którego zapis jest poniżej na Instagramie. Taką kołdrę od jakiegoś czasu testuję ze firmy Sleepchanger i właśnie opowiem dzisiaj o tym, jakie ma zastosowanie i jak działa ta kołdra obciążeniowa sensoryczna. Ja sam na początku podchodziłem do tego mega sceptycznie, też oczywiście w swojej karierze, że tak powiem, mnóstwo rzeczy, które wpływają na sen, czy to są suplementy, czy to różne jakieś tam gadżety i też większość nie przynosiła mi jakichś tam efektów. Wiadomo, że do dzisiaj na pewno stosuję regularnie okulary pomarańczowe, to praktycznie zawsze, codziennie. Oprócz tego czasem jakąś tam suplementację na sen, obecnie najbardziej polecam oczywiście glicynę, a wiele rzeczy po prostu nie działało odpowiednio, nie dawało jakiś efektów, dlatego podchodziłem do tego sceptycznie, ale sprawdziłem właśnie tę kołdrę obciążeniową na sobie i zobaczyłem, że rzeczywiście ta kołdra obciążeniowa może mieć jakieś Najbardziej zastosowanie. W moim wypadku najlepiej sprawdzała się pod tym względem, że zmniejszała ilość wybudzeń w nocy, że rzeczywiście ten sen był taki bardziej, powiedzmy, jednostajny, lepszej jakości. Tutaj oczywiście ciężko jest zmierzyć dobrze jakość swojego snu obiektywnie, bo większość niestety opastek smartwaczy nie ma dobrych pomiarów snu. Ja obecnie też snu swojego jakimś tam zewnętrznym urządzeniem nie mierzę, ale tylko subiektywnie mogę stwierdzić, że ta jakość snu jest lepsza. I też bardzo wiele osób, z którymi rozmawiałem, praktycznie każdy, kto stosuje taką kołdrę obciążeniową, jest zadowolony z efektu. Więc to też mnie przekonało, żeby spróbować, i te efekty jak najbardziej były odczuwalne. Tutaj też warto zwrócić uwagę, że ja nie mam jakichś dużych problemów ze snem, z zasypianiem, z wybudzaniem się i tak dalej. Na pewno osoby, które mają problemy takie właśnie z jakością snu, to u takich osób te kołdry sensoryczne sprawdzą się jeszcze lepiej i jeszcze lepsze efekty dają. A jak działa właśnie kołdra sensoryczna, kołdra obciążeniowa? Polega to na tym, że tak jak mówiłem, ta kołdra jest ciężka i y, mniej więcej wylicza się, żeby ta kołdra ważyła 10% naszy, naszy, naszej masy ciała. W moim wypadku ta kołdra waży ponad 11 kg. Ja tym nie ważę 110 kg, ale prawie 100. I akurat taką kołdrę trochę cięższą wziąłem, bo to też dla niektórych osób ta cięższa może być lepsza. I dlatego też tej kołdry tutaj ze sobą nie pokazuję, ponieważ waży ona 11 kg i jej podniesienie jest y, dosyć. Ciężkie, ale tutaj pokażę po prostu, jak ona wygląda na zdjęciu. Kołdra taka jest, yy, wygląda jak zwykła kołdra, jest dosyć cienka yy, i nie jest też tak, że jest pod nią nam jakoś mega gorąco czy jakoś źle się śpi, ale po prostu jest wypełniona takimi kawałkami szkła, przez co też nie hałasuje i przez co właśnie ma taką odpowiednią masę. I sama kołdra obciążeniowa działa w ten sposób, że pobudza yy, uczucie. Taki zmysł czucia głębokiego, czyli pro procepcję. i przez to można powiedzieć, że nas uspokaja. Jest to porównywalne do na przykład tego, jakby ktoś nas obejmował, przytulał, i wtedy rzeczywiście w nocy mamy takie. Uczucie, ciężko jest to opisać, dokładnie i wyjaśnić, ale jakbyśmy byli w jakimś tam stopniu przytuleni, tak? Jakby ktoś nas dotykał, że rzeczywiście to ciało jakiś kontakt taki z czymś zewnętrznym ma, nie tak jak z samą kołdrą, tylko z czymś cięższym, i to samo w sobie też powoduje, że lepiej nasze ciało odnajduje się w przestrzeni. Wiemy, gdzie dokładnie to ciało się znajduje, i w ten sposób można powiedzieć, że ta kołdra uspokaja, ukaja. I właśnie kołdrę obciążeniową przede wszystkim stosuje się w problemach z, ze stresem, z jakimiś tam stanami lękowymi, z PTSD, ale też w zaburzeniach takich jak ADHD czy nawet u dzieci bardzo często też się stosuje, jeżeli są na terapii, gdzie mają właśnie jakieś takie problemy ze snem, problemy lękowe i tak dalej. Ogólnie taka kołdra można powiedzieć, że wycisza, uspokaja i poprawia jakość snu. Tutaj jeżeli oczywiście chodzi o dzieci, to warto skonsultować się ze specjalistą, z lekarzem, dobrać po jak stosować kołdrę, kiedy i w, jakich, w jakim obciążeniu to wszystko dobrać ze specjalistą. Pod względem samego stosowania kołdry u dorosłych, zaleca się też stosować taką kołdrę na początku albo na przykład samej. Stóp, nóg, albo na początku też od 10-15 minut, a potem dopiero spać z nią całą noc, żeby to robić powoli, ale jak najbardziej można się do tego dosyć szybko przyzwyczaić i to też nie jest jakaś wielka zmiana w śnie, która wymaga wielkich adaptacji. Ja oczywiście od razu spałem pod kołdrą normalnie całą noc i żadnych problemów tutaj nie widziałem. I sama kołdra obciążeniowa może też wpływać na wydzielanie serotoniny, melatoniny, podnosząc te dwa hormony i zmniejszając poziom kortyzolu, właśnie zmniejszając ten stres. I napięcie, więc takie jest jej też zastosowanie, żeby ten sen był też głębszy. I kołdra obciążeniowa ma też swoje zastosowanie w takich problemach, jak na przykład zespół niespokojnych nóg, zespół jakiegoś takiego napięcia, ale też nawet chroniczne bóle, więc pod tym względem takiego relaksu i problemów ze snem może się sprawdzić bardzo fajnie. Też szerszy artykuł na ten temat, dokładnie wszystko wyjaśnione macie w artykule też od Sleep Changer, którego tutaj umieszczam. Są też przeciwwskazania do stosowania kołdry, takie właściwie coś, gdzie warto po prostu się zastanowić, czy tą kołdrę warto zastosować, po prostu skonsultować się ze specjalistą. Jeżeli chodzi o problemy układu sercowo-naczyniowego, no na pewno takie problemy, że ktoś nie może zdjąć z siebie tej kołdry, nie jest jakoś tam w pełni powiedzmy sprawny. I inne takie problemy chroniczne mogą tutaj wpływać na to, że takie kołdry być może nie są wskazane, ale to warto konsultować zawsze ze specjalistą. Jednak ogólnie jest to bardzo bezpieczna terapia. Terapia czy, czy gadżet czy coś, co po prostu poprawia jakość snu, stosowane zarówno, tak jak mówiłem, u dorosłych, u dzieci, ale nawet u zwierząt. Widziałem, że dla psów też takie kołdry są i też mogą y, uspokajać i wyrównywać jakieś tam stresy u zwierząt. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to też zapraszam do bloga y, na ten temat. Zapraszam też do, na, do firmy SleepChanger. Jest tam też link z kodem UNDRA. Oczywiście dostaniecie rabat, jeżeli jesteście zainteresowani. Ja szczerze y, ze swojego doświadczenia y, mogę polecić. Tutaj też firma SleepChanger bardzo fajnie się zachowała, bo najpierw przesłali mi tę kołdrę bez żadnych zobowiązań i ja dopiero sprawdzając, czy ta kołdra działa, czy nie, y, no, udostępniłem te informacje i y, polecam ją, dlatego że po prostu sprawdziłem na sobie. A nie jest to tak, że po prostu od razu jakieś tam y, zobowiązania były. Także jak najbardziej polecam i, y, tak jak mówię, sen, jakość snu, samo zasypianie na pewno taka kołdra y, wspomaga. Jest bardzo bezpieczna, wydaje się, że te praktycznie przeciwwskazania są bardzo niewielkie i y, raczej jakiegoś tam niebezpieczeństwa z nią stosowanego nie ma. Jeżeli ktoś ma szczególnie problemy z napięciem, jakimś stresem, to taka kołdra obciążeniowa może być bardzo fajna, więc polecam i zapraszam Wolnika do na dole.